W ramach celowej i systematycznej pracy nad rozwijaniem kompetencji proinnowacyjnych uczniów proponujemy nauczycielom wdrożenie do warsztatu pracy 4 praktyk dydaktycznych o wielkiej mocy wprowadzania zmiany w proces uczenia się uczniów. Są to informacja zwrotna, praca w grupach lub w parach, praca z błędem oraz zadawanie pytań. Informacja zwrotna to praktyka, która stanowi element oceniania kształtującego. Polega na odchodzeniu lub też całkowitej rezygnacji z wystawiania tradycyjnych ocen szkolnych na rzecz oceny opisowej, którą nauczyciel przekazuje uczniom różnymi technikami. Praca w grupach i parach to praktyka, która rozwija metakompetencję, jaką jest współpraca. Co oczywiste, uczy umiejętności dyskusji, dobrej komunikacji, także samodzielności w działaniu, czyli uczenia się bez instrukcji ze strony nauczyciela. Pozwala konfrontować własne opinie z punktami widzenia koleżanek i kolegów, dochodzić do porozumienia, wspólnie podejmować decyzje. Praca z błędem to praktyka polegająca na zmianie nastawienia do błędu i docenieniu jego edukacyjnego waloru. Dzięki temu błąd przestaje być postrzegany jako porażka, jako coś niedobrego i staje się drogowskazem, narzędziem autokorekty. Pytania w procesie uczenia się, nauczania także mają ogromną wartość i ogromne znaczenie. Ważne, byśmy pamiętali o tym, by zadając uczniom pytania, uruchamiać bardziej złożone procesy myślowe, czyli nie tylko pytać o dane, fakty, o te najprostsze informacje. Ważne też, by umożliwiać uczniom samodzielne formułowanie pytań, dzięki czemu będą stawali się ludźmi myślącymi samodzielnie i myślącymi odważnie. Podczas nauki zdalnej nauczyciele chcieli przetestować nasze umiejętności pracy w grupach. Wiele razy braliśmy udział w zadaniach, projektach i konkursach współpracując z uczniami naszej klasy. W każdej grupie przed rozpoczęciem zadania wybieraliśmy spośród nas nawigatora, strażnika czasu oraz strażnika norm. Miało to za zadanie utrzymać naszą pracę w grupach prawidłową i uporządkowaną. Nawigator jest odpowiedzialny za udostępnianie i prezentowanie pracy nauczycielom. Strażnik czasu przypomina swojej grupie o upływającym czasie, a strażnik norm pilnuje struktury pracy i dba o to, by każdy uczeń uczestniczył w lekcji. Wszystkie te lekcje nauczyły nas etyki pracy w grupach i przygotowały do przyszłej pracy w zespołach podczas życia codziennego i zawodowego. Każdy z nas zyskał przydatne doświadczenia. Cześć, witajcie! Dzisiaj zajmiemy się tematem pracy w grupach. Jest to bardzo ważny temat, ponieważ nawet w normalnej pracy jest on używany na co dzień. Jest to bardzo fajna alternatywa, gdy mamy naprawdę duży zakres materiału. Nauczyciele to widzą i dzielą nas na grupy. My możemy sobie z tego spokojnie skorzystać i możemy mieć fajny czas, zarobić dobrą ocenę i możemy sobie dyskutować o tym, co wiemy, co myślimy, co powinniśmy dodać, a czego nie powinniśmy dodać. Każdy daje swoją cegiełkę i tak powstaje naprawdę dobry projekt. My lubimy pracę w grupach, lubimy pracę z drugim człowiekiem i my wydaje się, że więcej tych prac w grupach i będzie idealnie. Lekcjowie Szkoła dla Innowatora często pracują w grupach. Dzisiaj na biologii rysujemy życie człowieka na linii. Praca z błędem polega na tym, aby uczenie po popełnieniu błędu się nie poddało, tylko dążył do naprawienia. Pamiętajcie też o tym, aby traktować błędy jako kolejne doświadczenie, a nie porażkę. I pamiętajcie o tym, że każdy popełnia błędy. Nauczyciele przekazują nam informację zwrotną w różnej formie przy okazji kartkówek, sprawdzianów, ale i także pracy w grupie. Dziś postanowiliśmy zapytać naszych kolegów i koleżanek, jaka informacja zwrotna najbardziej pomaga im w nauce. Podejdźmy do stolika numer 1 i zapytajmy uczniów o zdanie. Jaka informacja zwrotna jest twoim zdaniem skuteczna? Powinna być konkretna i zrozumiała dla mnie, żebym mogła wyciągnąć z niej pomocne wnioski. A waszym zdaniem? Powinna być szczera, wskazywać plusy i minusy mojej pracy. Ważne, aby motywowała mnie do dalszej pracy.
Teraz dokończcie zdanie. Informację zwrotną warto stosować, ponieważ... wspiera w rozwoju. Uczy jak się uczyć. Pozwala uczyć się na błędach. Teraz wy dokończcie zdanie. Wzmacnia i daje wskazówki. Pozwala się rozwijać i motywuje do pracy. A co wy możecie powiedzieć o informacji zwrotnej? Informacja zwrotna jest dla mnie jak drogowskaz, który ułatwia mi naukę. Zmniejsza stres, ponieważ nie ma ocen. To jest zdanie uczniów naszej klasy. Byli z wami Adam Waciński i Karol Poszepczyński.